Yo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach zielona osada, czyli nasze simowe wyzwanie. No i zostaliśmy sami. Nie ma Richarda, nie ma Sterriusza. Jak wiecie, są na wyprawie w poszukiwaniu Cedrica i jego rodziny. No i Victoria została sama z dzieciakami, z Luną i z Felixem. Jest mi dziwnie, powiem wam szczerze, jest mi dziwnie grać z nimi tutaj, kiedy nie ma Richarda i Sterriusza. No ale co poradzić? Musieli wyruszyć w drogę, wyruszyli zaraz, jak tylko się dowiedzieli, że Gaia potrzebuje pomocy. No i jesteśmy sami, tak jak już mówiłam. Victoria tutaj sobie ćwiczy, chyba stwierdziła, że przytyła i że musi zrzucić troszeczkę brzuszka w międzyczasie, kiedy nie ma męża. Lunę wysłałam tu, w krzaki, że tak powiem, daleko od domu, bo rzępoli na tych skrzypcach i nie chce tego słuchać. A Felix sobie tutaj sama dojada, co zostało. Jest zmęczony troszkę, ale my sobie pójdziemy zaraz i tak do parku. Rozmawiaj o ulubionym zespole, no okej. Okay. Pójdziemy sobie do parku, dlatego że wiecie, Victoria została sama z dzieciakami, więc musimy je wymęczyć, żeby padły zmęczone do łóżka, żeby Victoria mogła sobie trochę odpocząć. I tak też właśnie za chwilkę zrobimy, no. Co może zrobić mama, kiedy zostaje sama z dziećmi? No pewnie, że iść z nimi na spacer, nie? Tylko czekam, aż tu Felix sobie doje. Tak. Dobra, Luna, to zostaw to. Idziemy do tego parku i widzimy się już na miejscu. Jej! Jesteśmy sobie w parku. Ktoś tu sobie śpi na ławce. Jakiś bezdomny. Dziwnie to wygląda. Dobra. Co byśmy tu mogli porobić? Felix, ty możesz sobie grać? O! Możesz sobie grać. To sobie poćwicz. Pewnie, że sobie poćwicz. No ty jesteś miłośnikiem muzyki. Luna... Mogłabyś sobie pograć z mamą może w... A ty chcesz na drabinki? A to idź na drabinki. A ty? Ty chcesz sobie czytać książkę. No dobra, wy już wiecie sami, co macie robić. To ja się nie wtrącam. Ej, ale odejdź od tego typa, no. Co tu będziesz koło niego siedzieć? Jeszcze okaże się, że cię śledzi albo coś w tym stylu. Pasuje mu to... ten fortepian. O. Coś słychać wreszcie. Tak, bo ja zapomniałam przed nagraniem zwiększyć głośność gry. Taka prawda. Bo miałam wyciszoną, dlatego że pracowałam nad pewnym projektem dla was i miałam sobie puszczoną inną muzyczkę w tle i musiałam mieć grę wyciszoną i zapomniałam przed nagraniem wyłączać. Victoria, nie graj w karty. Chciałam, żebyś sobie pograła w podkowy. O. Aha, nie możesz, bo zajęte wszędzie. To idziesz pogadać sobie z Luną, popatrzeć w chmury. No okej, spoko. Patrzcie, Felixowi szybko idzie. On musi też skorzystać w ogóle. Felix, ty jesteś wymęczony. Tutaj się dzieciarnia bawi. Victoria mogłaby pouprawiać sobie jakiś jogging albo coś, ale to może później. Jakie zepsute jedzenie? Znowu masz jakieś zepsute jedzenie w wyposażeniu. Dobra. Luna, co ty chcesz? Oj, objąć. Nie no. Baw się, baw się. A ty... Zostaw to dziecko w spokoju świętym. A nie uprawaj jogging, nie. Tu możesz poćwiczyć. Aha, ty nie możesz tak sobie ćwiczyć po prostu? Aha, bo ty nie masz tej cechy. Tak, bo ja się przyzwyczaiłam. U Sterriusza jest tak, że niezależnie od nastroju on może sobie bez problemu... ćwiczyć, a ona nie może. No tak, oni widzę, bo wolą bardziej szachy niż karty. To może z Feniksem sobie pograsz w karty, co? Aha, on jest zajęty, to czekaj, to podejdź tu. On zaraz sobie tu podejdzie też. I teraz będziesz mogła z nim chyba pograć w karty. Tak jest. No i super, pograsz sobie z synem. Karcioszki. O, tak się będzie wlekł, bo jest zmęczony. Czekaj na niego grzecznie. Jaki padalec z niego. Co? Opowiedz dramatyczną historię. Nie, nie opowiadaj mu żadnych dramatycznych historii. Twój syn jest wykończony, a ty chcesz mu dramatyczne historie opowiadać. Aha, ja ci dam. Ja ci dam. Przeszedł przez płot. W końcu chłopiec, co się tam będzie przejmować. Zdobyte umiejętności umysłowe. No i super. A Luna tam fika na drabinkach.
Ej, słoneczko zachodzi, jest tak ładnie. W ogóle mnie jest teraz tak dziwnie patrzeć na zielone kolory, bo ostatnie godziny spędziłam na tym modzie zimowym i dziwnie mi teraz, jak tu jest wszystko takie zielone. Jak to złudzone? Oj, nie, no chodź tu w takim razie. Ty nie możesz dołączyć do gry. Chodź tu. Podejdź tu do mamy. Biedna znudzona. No tak, no ale wychowałaś się z Syriuszem, to masz wysokie wymagania co do konwersacji. Bo Syriusz zawsze potrafi na wszystko odpowiedzieć i ze wszystkimi gadać. Zaproponuj zabawne zajęcia. Felix nie jest swój, ona znudzona, co za dzieci. Nie, gdzie bawić się? Entuzjazmuj się słodyczami. Zaraz pójdziemy do domu. Dzieciaki wykończone, to możemy iść. Ty też jesteś zmęczona. Wszyscy zmęczeni. Masakra. Simy, simy. No tak, no ale w sumie zaczęłam odcinek w połowie dnia, więc to chyba dlatego. Chciałam, żeby jeszcze pograli w podkowy, ale one zajęte. Graj z Felixem i z Luną. Chodźcie. Luna chciała robić zabawne zajęcia, to chodźcie sobie, pogramy. Idziecie? Dzieciaki? No, biegną. Znaczy się jedna biegnie, Felix ma zaciśnięte uda. No, Felix. Dasz radę. Nie ma źle. A jak są to w krzaczki? Luna też? Sikacze. Sikacze. Skałki, tu sobie sobie pokopał, a ty musisz się źle czuć, no. Ja zawsze mam wyczucie z tymi simami, zawsze z nimi gdzieś pójdę wtedy, kiedy oni są zmęczeni albo coś w tym stylu. No, ale tak już mam. W ogóle jak tak siebie słyszę, to może się wydawać, że mam smutny głos czy coś, ale nie, wszystko jest okej, tylko nagrywam ten odcinek po północy i wiecie, nie mogę za głośno mówić. Nie, wiecie co, nie, ja z nimi wracam do domu, bo to nie ma sensu. Idziemy do domu i widzimy się w domu. Normalnie super długa wycieczka do parku. Dzięki, Simy, jesteście kochani. Padalce. Okej, jesteśmy. I co tu się podziało? Wiktoria już zmyka do łóżka. No dobra, idź. Niech ci jest. Luna? Tak, byłaś, Siusiu, idziesz też spać, okej? To chodź, Felix, skorzystasz. Tak, i też pójdziesz spać. Gdzie jest twoje łóżko? Tu jest twoje łóżko. Śpi. Tak, miałam wykończyć dzieciaki, a wykończyłam wszystkich. dobra, posprzątam im tutaj. Witek, jak ty się masz? Dobrze. Witek zawsze spoko. Sprzątam te talerzyki. Żeby już Wiktoria miała mniej roboty. No. Tak, to też już sprzątnę. Okej. Okay. I nastała czystość. Felix, idziesz? Nie idziesz. Powoli, bo powoli, ale idziesz. Kołyskę w sumie mogłam schować, to zaraz to zrobię. Chybka została sama, nasz gumiś. Też, pisaliście mi cały spam komentarzy, że to doszło w aktualizacji. Ja wiedziałam, że była aktualizacja i że doszło tam jakieś akwarium właśnie i drzwi i coś tam jeszcze. Ale nie spodziewałam się, że rybki też z tym doszły. No, ale teraz już wiem. No dobra, Felix się już kula do łóżka, więc ja się widzę z wami rano. Mamy sobotę. Prawie czwartą i Wiktoria mi tu wstaje, więc skorzystaj sobie. Wyspałaś się w sumie, to weź sobie może kąpiel. Chciałabym z bąbelkami, ale nie masz jak tych bąbelków zrobić. No więc niech się wykąpię normalnie. Tak, tak, wiem, że głodna, a potem podasz śniadanie. Jajecznica. Dla rodziny wystarczy, bo was tu teraz mało jest. Co, Witek, też głodny. Wiesz co, zanim to jeszcze go nakarmisz i potem zrobisz tą jajecznicę. No, tak będzie lepiej. Dzieciaczki sobie śpią. Tak. Nasze maluchy. No nie takie maluchy, ale wiecie. W porównaniu do Syriusza to maluchy jeszcze.
Co, Wiktoria? Pełen relaks. Pełen relaks i troska. Wiecie, Wiktoria nie do końca chciała dzisiaj występować w odcinku. Ona się bardzo stresuje i przejmuje. Tak, ja mówię, że ona się stresuje i przejmuje, a ona się zaczyna śmiać. Tak, Wiktoria, tak. Ona się stresuje i przejmuje losem Syriusza i Richarda, bo wiecie, nie ma telefonów komórkowych. Nie wie, co tam u nich słychać. Musi czekać, aż wrócą. Powiem wam, że tak właśnie zastanawiałam się nad tym, jak to było w dawnych czasach, że ludzie nie mieli ze sobą kontaktu. Jak ktoś gdzieś szedł, to po prostu trzeba było czekać, aż on wróci. Nie było, że napisze SMS-a, że wszystko z nim w porządku. I naprawdę podziwiam takich ludzi. W sensie, no oni nie wiedzieli, że istnieje opcja SMS-a i tak dalej, więc wiecie, no jak się czegoś nie ma, to się tego nie żałuje. Jak się nie wie, że to istnieje w ogóle. Nie. Luna, ty też idź, skorzystaj sobie i wykąp się. Ale ja bym tak nie mogła, ja muszę wiedzieć, co się dzieje z moimi bliskimi i akurat za to uwielbiam SMS-y i uwielbiam Facebooka, bo mogę w każdej chwili napisać i wszystko wiem od razu. Gdyby mi tak przepadli na kilka tygodni bez wieści, to chyba bym odchodziła od zmysłów totalnie. Dlatego wiem, że Wiktoria gdzieś tam w głębi duszy na pewno się bardzo, bardzo martwi. Fajnie, za chwilę jeszcze 6 rano nie ma, oni już będą ogarnięci. Wszyscy poza Feliksem, ale... Ale on sobie może jeszcze pospać, chociaż on też już się w sumie wyspał. Dobre łóżko mamy. Tak, zjedz sobie, ty też sobie weźmiesz porcję. Feliks jak się obudzi, to też sobie zje. Widzisz? Co? Oj. A w ogóle ile ci zostało tych godzin tam jeszcze? Jedna. No to dzisiaj to zrobisz. No. Weź porcję. A potem sobie pójdziesz poćwiczyć na tych skrzypcach, tylko gdzie ty je dałaś? Zostały tu i bardzo dobrze. Ćwicz na tych skrzypcach tą godzinkę jeszcze. O, Feliks sobie wstał. Dzień dobry. A czemu ty tu jesteś sobie tu, o, a nie tu? Usiądź razem. Siadać na tyłki. Wszyscy. No. Je się przy stole. Ewentualnie przy komputerze. Nie, nie wolno iść przy komputerze. To jest złe. No. Właśnie. Gadać mi tu. Tak. Z utęsknieniem oczekujemy aktualizacji, która naprawi przesiadanie się. Tak jakoś cicho przy tym stole, bez tych męskich głosów. Ale dobra, już nie rozpamiętuję, sama ich wysłałam. Witek nakarmiony, tak, bo już zapomniałam, czego w ogóle nakarmiłam. No i co nam tu zostało? 9, 10 i 10 wspaniałych roślin. Czy coś tu jest do ewoluowania? Moi drodzy państwo, chyba nie. Nie widzę. Szkoda. Wiktoria, możesz sobie zebrać plon potem. No i pielęgnować ten ogród, no bo co innego. Trzeba to zrobić, tak? Umyj talerzyk. Dzieciaki, ty co tu masz? 2 obrazki w stanie zainspirowania, to zaraz. Najpierw sprzątnij po sobie i po siostrze. Co się zepsuło? Zamień. A tu nie mogę już? No co? Aha, dobra. Wiktoria stwierdziła, że posprząta, to ty idziesz sobie tam wyrzucić. Dobrze, idź dziecko drogie, idź. Ty tu rzępolisz. No, to rób to. Wiktoria idzie do ogrodu, tak jest. A Feliks idzie zmywać. A jak pozmywa, to musi się zainspirować. A żeby się zainspirował, to mu klikniemy, żeby sobie patrzał w chmury. O! Luna właśnie spełniła swoje dziecięce marzenie, by stać się artystycznym fenomenem. Jest kreatywnie uzdolniona. Super! Bardzo się cieszę, że już to mamy z głowy. To zostaw już te skrzypce. Zostaw te skrzypce i... I co ty byś mogła sobie porobić? Może... Może zaczniesz sobie czytać coś? Nie coś, tylko... W sensie ja mówię coś, a ty masz czytać konkrety.
Jakieś bajki tu są? Coś dla dzieci? O, pierwszy jednorożec. Idealnie. Przeczytaj sobie książeczkę. Damy te skrzypce. Tylko je odłóż. Damy je z powrotem do pokoju. Tu. Jest ich miejsce. A Felix sobie będzie opatrzał w gwiazdy, żeby się zainspirować. No. Czemu nie idziesz? Czytaj. Pierwszy jednorożec. Co ci przeszkadza? To ci to dam do wyposażenia. To jest tu. Tomasz, trzymaj. Czytaj. No, nie problem rozwiązany. Tak, Felix jest zainspirowany, więc możesz rysować obrazki. Rysuj sobie kształty. Też musisz nadrobić sobie tą aspirację. Ile Lunie zostało dni? 5. No i super. Szybko zleci. Coś śmiesznego w tej książce? Chyba tak. Wiktoria, czemu te rośliny ci nie chcą tutaj rosnąć tak, żeby można było je ewoluować? Coś to jej właśnie opornie idzie, ta aspiracja. Wszyscy ją kończą, a ona mimo, że ma tak duży ogród, to trwa i trwa. Aha, no, ty się ciesz. No ten 10. poziom już będzie, ale te 10 wspaniałych roślin to tak trochę opornie. Chyba, żeby może to jakoś nawozić? Ale to ja muszę klikać każdą po kolei, a mi się nie chce, tak. Patrzcie, ile ona tego ma. Też muszę z tym kiedyś zrobić porządek. No, jak wbiję ten poziom, to coś tam by mogła jeszcze porobić i może zajmiemy się też... miksturami ziołowymi, bo w sumie ona ma to zielarstwo troszeczkę rozwinięte i moglibyśmy jakoś wykorzystywać te wszystkie zioła, które ma w wyposażeniu powolutku. Część, a część damy oczywiście uzdrowicielkom, ale żeby coś tam sobie jeszcze porozwijała tych umiejętności, a nie tylko ten ogród i ogród. Jak ci się czyta twoją pierwszą książkę? Chyba dobrze. A co cię? Jak to choroba? Jesteś chory? Kurczaki, gdzie ty idziesz? No mamy. Czy my mamy lekarstwo jeszcze? No nie jest chory, patrzcie. Jednak się zaraziłeś w tej kołysce. Schowaj sobie to do wyposażenia i czekaj. W ogóle właśnie, wy macie zepsute jedzenie w wyposażeniu. Dawać mi to wszystko na stół. Ostatnie lekarstwo. Trzeba będzie się udać do uzdrowicielek po kolejną dawkę. O, tu jeszcze coś jest. To chyba to. Tak myślę. To od razu sprzątnę. No. Masz lekarstwo, także schowaj to do wyposażenia. I... weź lekarstwo. No, chichocze, tak. I co, teraz już? Tak, już dobrze. No to wszyscy zdrowi. Tylko, że przestałeś być zainspirowany. Szkoda. To skorzystaj i... Aha, tutaj nie ma pomysł pod prysznicem, bo nie mamy, więc... możesz dalej patrzeć w chmury. Luna, ty nie możesz nic zrobić w ogródku, nie? Nic a nic. Zostaw mamę, niestety mama zajęta. To chodź, pobawisz się. Opowiedz historię lalek. Nie widziałam tego jeszcze. Nie widziałam tej interakcji jeszcze. O! Tu był jakiś smog. Bardzo dobrze. Luna, trzymasz klimaty. Co tu masz? Co ty jej tam szepczesz? Za tajemnicę! Ja też chcę słyszeć.
On teraz się nie stanie zainspirowany, chyba że chodź tu. Baw się lalkami. Już to takie dziwne. Nie, no gdzie do gliny? Ja się nie chcę do gliny wysyłać. Ja chcę, żebyś to tutaj zastąpiła nam Syriusza. I pobiegasz sobie tu trochę po skałkach. Bo ty jesteś taka czasami chłopczyca. Niespodziewanie, ja nie planowałam tego. Że tak się stanie, ale... W końcu wychowywałaś się ze starszym bratem przez większą część dzieciństwa. Także no. Właściwie to nadal się wychowuje ze starszym bratem. Ech, gingerowa, gingerowa. Kop, kop, kop. Masz już coś tu do ewoluowania, czy nie? No nie. No nie, bo mi tu teraz to wszystko się miesza, bo woda kapie z tych roślin, ale nie. Nic. Nie, chociaż tu coś jest. Coś tu chyba jest. Nie ma. Trudno. Ale 10. poziom zaraz będzie. I to się liczy, czyli będziemy mieli znowu osiąg na odcinku. O! Trzeba powitać. Nie. Stop. Idziesz do nas, więc... Obejmij. Zaproś do środka. Popraw humor. Minerva do nas przyszła. Super. Akurat gadaliśmy o zdrowicielkach. Ty zawsze wiesz, kiedy przychodzić. Zostaw jakiś towar. No, nie ciesz się, tylko towar zostaw. Bo tu dzieciaki chorują. O, jak słodko. Wogrichob? Veringo! Norba! Kolarga Zakuni! Na kawkę przyszłaś, powiadasz? To zapasz w dzbanku. Żeńszeń może. Nie mamy kawki, ale możemy podać herbatkę. I potem rozmawiaj o zielarstwie, tu było. Rozmawiaj o zielarstwie. O, entuzjazmuj się. No to żartuję o dawnych czasach. No. Mogłabyś podać, ale może sobie sama weźmie. Co ty robisz? Bawisz się z Witkiem. No dobra. O, Gaja też przyszła. To pogadaj z Gają. Puk, puk, puk. Usiądź sobie też. Cześć, cześć. Przyjazne, poznaj. No, Gaja już chyba w troszeczkę lepszym nastroju. Wygłoś mowę zachęcającą. Opowiedz jej jakiś dowcip. O. Opowiedz głupawą historię. No, widzicie. O ulubionym zwierzęciu. Luna, ty potem też tu chodź. O marzeniach pogadasz. Pokaż, co ty tu masz. Dwie skamieliny. Dwie kapsuły i mapkę. Okej. O, jeszcze jedna kapsuła. Ale się tu hałas teraz zrobił? O gotowaniu możesz z nim pogadać. I... plotkuj po prostu. Gaja, co ty gadasz? Sprzątnę tę jajecznicę, bo ona się wkrótce zepsuje. Co ty chcesz? Nie no, gdzie czytać? Pij tą herbatę. A potem mogłabyś upiec coś. Bo wiesz, goście przyszli i tak dalej. Nie masz tutaj zbyt wielkich umiejętności, ale no właśnie dlatego musisz upiec. To upiecz te kwadraciki zbożowe. No weź sobie polej, no, a nie gadaj mi tu. Nie zagaduj, jak jest gotowe. O, dzieciaki są już. Felix! Też rozmawiaj o marzeniach. O zainteresowaniach, a ty mogłabyś i pocisnąć jakiegoś kita. Opowiedz historię wyssaną z palca.
Tak, Gaja zdecydowanie nadawałaby się do tego, żeby pracować w szkole albo coś. Jeszcze zanim to zrobisz wszystko, to nakarm, żeby nikt mi go tu nie dotykał. I możesz wtedy upiec te kwadraciki. Wolę zrobić tak, bo potem mi ktoś do niego przyjdzie, zje ten tort i to nie będzie fajne. Co ty robisz? Odkładasz mi książkę na półkę? Nie musisz mi sprzątać, naprawdę. O, idziesz sobie po herbatę, bardzo dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję, a nie, że mi ją posprzątasz. No, nalała sobie. Super, czuj się jak u siebie, w końcu tu mieszkałaś. Dlaczego idziesz... Aha, idziesz się kąpać z herbatką. Nie no, spoko, mówię, czuj się jak u siebie. Tak. O, właśnie, o to mi chodziło. Trzeci poziom pieczenia, bajgle, chleb pełnoziarnisty, plecek owocowy, super. Ciastka, bajgle cebulowe, tarty owocowe, no tego akurat nie mamy. No, pięknie. Cieszę się. Żartuj o zatku kurczaka. Opisz wymyślonego przyjaciela, rób głupie miny. Gadajcie, tu gadajcie. Entuzjazmuj się słodyczami. A ty? Możesz przyjść do nas. Pewna siebie zrobiłaś się? Czekajcie, bym się tu zablokowało. Tak. Kompetentna kucharka, super. Mogłabyś potem skorzystać. Jak tam dzieciaki się macie? Gdzie do gliny? Możesz potem zawołać wszystkich... Nie no, to ty zawołaj, o. Ale ty nie możesz jako dziecko. To zawołaj na posiłek. Luna nie, chodź, bo będzie jedzonko. Tylko mama wyjdzie z łazienki. Co te kubki tu robią? Ja je posprzątam. O, tak będzie lepiej. Gdzie? Nie wychodźcie jeszcze, ciastka upiekłam. Z Wiktorią. No. Fajnie, że nas odwiedziły. Cieszę się. No czekaj, mama cię zawoła. No, chodźcie wszyscy jeść. Felix, ty też. A czemu wy tu? Wiktoria. No chodź sobie usiąść do stołu jak wszyscy. No nie rób zaś cyrków. Gdzie musisz iść? Ciastka. No dobra, to pa. Zresztą nie miała ochoty. Ale Gaja została. Bardzo fajnie. Jak oni się tak będą wszyscy obżerać tymi ciastkami, to będą grubi. Wszyscy. Bez wyjątku, a nie mam siłowni i nie będziemy mieć na razie. O gotowaniu! Co jej tam będziesz gadać o robotach? Opowiedz śmieszną historię. A ty pogadaj z siostrą. O zainteresowaniach. A siostra zjadła. No właśnie, sama idzie. Bardzo dobrze. Luna na początku była taka samotna i nieśmiała, a teraz się rozbrykała, nie wiem czy to widzicie. Też. Po tej rozmowie z Syriuszem coś jej się zmieniło. Co ty o Kasie, no Felix. O, trzeci poziom społecznych, super. Smakuje ci? Powiedz, że tak. Nie? Tak. No zjadłaś całe, więc chyba tak. Też idziesz. No to pa. A pa. Widzisz, Wiktoria. Przyszli, narobili bałaganu i poszli. Co ty robisz? Rzucić śmieci idziesz? A idź. To musisz posprzątać potem wszystko. Taki twój los niestety teraz. No jest 17 dopiero, więc mogłabyś iść do tego ogrodu jeszcze dokończyć. A ty idź sobie się umyć, bo widzę, że już z higieną tak średnio, więc wykąp się. Ty lecisz z tymi śmieciakami, bardzo dobrze, też musisz do łazienki, ale to zaraz, jak ci brat zwolni, możesz się pobawić z Witkiem. Trzeci poziom pieczenia, fajnie, dobrze idzie. Jeszcze teraz ten 10 ogrodnictwa. Fajnie, że jest ten kruchokwiat.
Nigdy wcześniej za nim nie przepadałam, ale do czwórki mi jakoś pasuje. Może dlatego, że nie ma tutaj żadnych zwierzaczków. No co, ugryzcie? A to zły Witek. Przeproś, Witek. No. Niedobry Witek. Pobaw się. Co tu mamy? Masz tego słonika. Pobaw się słonikiem. Jeee! Yeah, 10 poziom ogrodnictwa. Hurra! Hurra! Weź sobie zjedz jeszcze ciasteczko. Bo jeszcze głodny jesteś. Hurra! Wreszcie. To zostały nam tylko te ewoluowanie roślinek. Dobrze. Wiesz co, nie zdążysz się już pobawić, chodź skorzystać. Zaraz się pobawisz. Skorzystaj i... Jakie te nasze dzieci to żarłoki, one są wiecznie głodne. Wiem, że ja je wiecznie na ciastkach trzymam. Ale no masakra, to też sobie zjedz jeszcze. I potem się pobawisz? Chyba? Chociaż nie, bo już będzie ciemno, to pójdziecie sobie popatrzeć w gwiazdy. No. Okidoki. Już mało ci zostało. A nie będzie mi tu brzęczeć koło ucha znowu. Te robaki są straszne. Nie mamy jakiegoś nawozu? Co my tu w ogóle mamy w wyposażeniu z ziół? Maść przeciw owadom, ale to jest na ciało, to nie. Balsam rozpraszania smutku. Krem. A co możesz przygotować sobie sama? Miksturkę ziołową. Masz. No nie możesz nic. Za mało mamy tych. A szkoda. Jaki telefon? Czemu ty nie masz wyciszonego telefonu? Zaraz to naprawimy. Przodnij po sobie. Już? Wycisz. No. Co się stało? Zepsuło się? Nie. O, no idź się pobawić. Idź jeszcze chwilę, bo jeszcze nie ma ciemno. Więc do gwiazd jeszcze chwilka została. Ogródek ogarnięty. Cieszę się. Luna się znowu buja. Przełątaj, dziewczynko. No. Musisz pomagać mamie. Już jesteś coraz starsza. Herbatki nie możesz się napić, a szkoda. Czemu dzieci nie mogą pić herbatki? To jest niesprawiedliwe. Pobaw się słoniem, bo jeszcze nie ma ciemno. No. No teraz coś już na pewno zepsuło. No i nie możesz się pobawić tym słoniem. Wytrzyj tą podłogę. Wytrzyj tą podłogę. Ciągle coś do zrobienia. Teraz się możesz pobawić. Chyba. Wreszcie. Co się dzieje? Aha, to zmęczona jesteś. Jeszcze chwila. Jeszcze nie pora. Bawisz się i co? Mdłości, choroba? Nie. Wiesz co, napij się soku pomarańczowego, bo nie mamy chwilowo leków. Kurczę, ale tu jeździ. Sok pomarańczowy. Sok pomarańczowy, bo nie możemy no na razie iść do uzdrowiciela jak po leki. No dopiero złożyliśmy zamówienie, one muszą mikstury przygotować. No Felix. Nie można tak. Musisz dać im czas, nie możesz chorować. Ale reszta się czuje dobrze. Mam nadzieję. Tylko Felix. Ale przecież on dopiero wziął leki. Masakra, jakaś znowu kolejna epidemia. Pij ten sok, pomoże ci. A miałeś oglądać z siostrą gwiazdy. Ale w sumie to tylko mdłości, to możesz... To możesz oglądać. Wow. Niedobrze ci, biedaku. To pewnie od tych ciastek. Przejadłeś się ciastkami. No, pi. Będzie ci lepiej. Super, że już mamy ten 10 poziom. To dobrze. Tylko jeszcze te ewoluowanie, tak jak już mówiłam. Właśnie dziwi mnie to, bo... Mało jest tutaj opcji ewoluowania tych roślin. Bardzo rzadko mi się pojawiają. Nie wiem czemu. Widocznie za słabo dbam o te rośliny. Powinnam ją może jeszcze nawozić i robiłabym to, gdyby nie to, że to trzeba każdą z osobna klikać. Mi się nie chce. Jakie wy macie w ogóle relacje ze sobą? Czekajcie. Felix, przyjaciel. No.
Super. Syriusz. No. No. Tylko Minerva słabo. Ja też. No, ale i dobra. Jesteście dziećmi, nie musicie się przyjaźnić z dorosłymi. Gdzie idziesz spać? Czekaj jeszcze. Nie, skorzystaj. To jest skorzystaj? Nie, to jest głód. Masz gorączkę. Nie. Idź spać. Idź spać, dziecko drogie. Śpi. Wypiłeś soczek, to ci może pomoże. Chodź, sprzątniesz tą szklankę po nim. No wiem, że zmęczona jesteś. Już idziemy spać. Gdzie ty idziesz tak naokoło? Jakoś dziwnie. Rozumiem. Dobra. Nie wnikam. Słonika dam na wasz stolik tutaj, żeby mi nie przeszkadzał w kuchni. Ty sobie trzymasz ciacho. Będziesz gruba. Ale spoko. Nie szkodzi. Tak będziemy cię wszyscy uwielbiać. No nic, no i mówię, trzeba złożyć zamówienie. U uzdrowicielek i poczekać, aż wyprodukują. Jak to flirciarska? Z jakiej to okazji? Skorzystaj. Wykąp się. Też nie musisz się kąpać. Umyjesz ręce, to starczy. Idź też spać. Znowu do samotnego łóżka. To takie smutne. Sprzątnij też. Zepsuła się tu herbata. To jeszcze zanim pójdziesz spać, to mi to tu opróżni. Opróżni, bo będzie brzydko pachnieć na cały dom. I co, Luna? Ty już idziesz spać. No to idź spać. Wszyscy idą spać. To ja też idę spać. I będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!